some young people interested in genetic engineering, huh? Wonderful. Please come in. Oh, hello. Oh, there's more. Hello, sir. My, my, there's a lot of you. Timmy! Well, I'm so pleased that you children are interested in genetic engineering. Genetic science began as a simple question. Can a monkey be made to have four asses instead of one? The answer was yes. And now we've been able to give more asses to pigs, horses, everything you can imagine. Yes, little boy. How does that help? Oh, you're one of the cynics, huh? Well, meet me over here for the tour and I'll show you how. Come on, don't be shy. We don't want to miss the four-assed gorilla feeding. I guess... Dlaczego akurat to? You ever play that video game Half-Life? Okay, here we go. Here you can see our greenhouse. Genetic engineering is helpful to grow larger tomatoes, onions, cucumbers. Fruits and vegetables with more asses means more nutrition for people all around the planet. What good does that do? Oh, you Bible thumpers are all alike. Don't play God, you'll pay for it. Let's continue up to the second level, shall we? Another benefit of genetic science, of course, is combining animals. Like these donkey apes, bunny fish, squirrel donkeys, and more. Once we put more asses on these, we will truly be benefiting science. Will you please explain how that benefits science at all? What's your name, little boy? Super Craig. You see, Super Craig, once we know how to do things to animals, we can hopefully apply them to mankind. You think having more asses is impossible? I tell you it's not. Genetic engineering is not just for animals and veggies. We are working towards helping people as well. Here you can see genetic mutations of my dead son. Most people don't remember that I once had a young child named Terrence. Oh yeah, I remember that kid. I was wondering whatever happened to him. Terrence was killed tragically in town when some kids were playing around with a relic belonging to Barbara Streisand. Oh, jeez, I think that was us. So, you're doing this all as a way to bring back your dead son? Bring him back? Well, of course not. I'm trying to give his dead body more asses so he can finally rest in peace. Now let's continue on to the fourth floor. Oh, fuck. Well, here we are. The top floor of the building and the end of our tour. What are these? These horrible, monstrous mistakes of science. Our new benefactor has asked that we genetically alter some of the local sixth graders and make them stronger and crazier. Okay. Why the fuck would you do that? How do you mean? Why the fuck? Would you make genetically enhanced sixth graders? Calm down, Super Craig. How do you think we pay for all this? We have financial donors. Our latest benefactor has asked for this army of mutated sixth graders to protect his altered cats. What altered cats? Oh, right over this way. A wealthy benefactor named Mr. Connor has donated money to have stray cats enhanced with more asses. Our company can add asses to things at very competitive rates. The problem is that cats seem to become really aggressive when given more asses. They've proven to be quite deadly. Then why would you bring a bunch of kids up here? Look, there's nothing to worry about. This entire facility has a very complex security grid. Yes, no. Huh, that never happened before. Oh shit, someone shut down the security grid. What do you mean? Hello, Freedom Pals. What are you doing, fat ass? So, you figured out my little plan, huh, Freedom Pal? Think you can stop me? Oh, I have someone here who'd like to say hello, new kid. Go on, talk. Guys, it's me, the king. Will you knock it off? Listen to me. Don't make any deals with this piece of garbage. He's an animal. That's enough out of you, king. You've been a real pain in my ass, new kid. You should have known not to mess with Mitch Connor. Where the fuck are you? Mr. Connor, if you shut down the security grid, then everyone in this building is going to die. What? Sorry, Doc. Sometimes sacrifices have to be made for the greater good of the city. So long, Freedom Pals. No, cudownie. No co mówicie, żeby wprowadzić zmiany delikatnie? Ktoś polecał
Misteriona. Problem jest taki z Misterionem, że on tylko w jednej linii potrafi atakować, no ale... No dobrze, no niech wam będzie. Let's settle this. Cholera. Call Girl jest fajna. Damn it. Dobra, nie przesadzajmy. Tak będzie dobrze. Muszę zobaczyć, czy to działa, no. I'm sorry. That's Marks. Watch out for their claws and butts. I'll have you in stitch. No dobrze. Cholerny świat. Whoops. No i szlak trafił. Już na samym początku. Słuchajcie, nie chcę rozwalić tej tutaj beczułki. Okej, zrobimy to tak. Okej. No, to jest dobry plan teraz. Cofnijmy go. Muszę się odsunąć od tej... You're still hopelessly out. You know, I'm not sure this panel actually opens the door at all. Uh-oh, here's I've released more test subjects. Nie! Czemu oni mają turę? Pieprzone koty. Znaczy oni, czyli te koty. One, w sensie, bardziej. O nie. Kłaczek. I guess bloodshed was inevitable. Feeling kind of wrathy right now, I won't lie. No dobra. Activate the wrath of fight. Niech będzie. Dobra, te koty się powinny schajcować za chwilę. Ach! Konie kłaczek. None of these really scream door. Miłość boską. Jest. No i teraz ważne pytanie. Cholera, nie mamy... Aha, nie mam umiejętności dostępnej. No ale i tak ładnie oberwali.
odleczymy trochę. Szkoda, że nie siebie. Czy bardziej mi się podoba tworzenie materiałów na YouTubie, czy streamowanie? Prawdę powiedziawszy, wolę tworzenie materiałów, tylko to wymaga więcej czasu niż teraz mam. Nie, no znaczy, to też jest takie, jakbym miał fajne rzeczy na YouTube'a, to bym tworzył na YouTubie. W tej chwili... W tej chwili nie ma takich gier super ciekawych. Dobra, co my tu mamy? Średnią ilość zdrowia. Wcinaj. Ja lubię i to. Lubię posiedzieć na streamie też. Ale no, więc jakby były gry, to bym... O tak. Ulcik. No czekam najbardziej na Far Cry'a, wiadomo. Bo Far Cry to jest mocna rzecz. Mam nadzieję, że dobrze. Ubisoft nieźle sobie radzi ostatnio z grami. My poor creatures. We must escape the lab. Maybe. Maybe we can go through some of the larger... Na jutro, czyli na 29 listopada, coś planuję, ale nie powiem wam jeszcze co. Jak ktoś ogląda ten materiał na YouTubie, to pewnie wie. It's gonna take a scientific approach to solve this one. The mutant sixth graders are on the loose. This was definitely not supposed to happen. School's so dumb. Parents are dumb. Yeah, adults are stupid. It's okay. We'll be safe in the tour tram. All the tour tram is offline. Somebody's gonna have to get to the CPU and hit the override switch. A God of War ma już zapowiedzianą datę premiery? Oh, it was silly to put it there, wasn't it? So somebody has to walk down to the third level and flip the switch? 1, 2, 3, not it! Not it! Not it! Not it! Not it! Not it! Sorry, new kid, but it really should be you anyway. Yeah, if you think about it, this is all kind of your fault. Far Cry będzie na YouTubie, nie będę na streamie pokazywał i będę grał solo, bo to się ciężko umówić z kimś i regularnie nagrywać. Ja to jestem świr, nie? I wszystko musi być w terminie, wszystko musi być przygotowane. Ze mną się nie da pracować na dłuższą metę. Naprawdę, współczuję każdemu, kto musiałby ze mną współpracować na tej zasadzie. Kogo mam? Z kim ja mam? Zadania. Dobra, zobaczmy, czy w artefaktach jest coś nowego. Bez sensacji. A czy to się da zmienić na coś lepszego? Okej. Okay. Mam pogadać z... Do you think if we called it Coon and Freedom Pals, none of this would be happening? Don't second guess yourself, kid. You'll go mad. Arr, school is dumb. Ah, sixth grader! Mein Gott. Fajne, wreszcie coś nowego się pojawiło. Czy dostanę Early Access do Far Cry'a 5? Być może, no. Mam iść na górę i przełożyć wajchę. Boże, co ja bym bez was zrobił? Ale z drugiej strony, jakbym był bez was, to bym, kurde, nie czytał czata, tylko grał w grę, nie? Aha, dobrze. Podejdziemy sobie tu. Tak. Zdmuchniemy to jak lawę. Dziękuję za wszystkie porady. No, jest dużo fajnych gier, na które
z których myślę, że się uda zrobić fajną serię. Far Cry, The Crew 2, być może The Crew 2, God of War na pewno, The Last of Us 2. Też bym się pewnie męczył w tym miejscu, tylko że ja mam streama, nie? A i tak tu jest szyba. Dobra, mniejsze z tym. Widzę, że tam na górze coś jest. A, chomik, to jest miejsce na chomika dobre. No, też miałem tak, bo... Po Wiedźminie 3 ciężko, ciężko się gry kończy. Nie są wystarczająco dobre. Ale no ja mam też to, że no, nagrywam na YouTubie, nie? I to mi trochę ułatwia, bo też dodatkowa determinacja jest do tego. A potem się okazuje, że te gry nie są takie złe i... Assassin mnie zaskoczył na razie. To znaczy... Dotarłem do ważnego elementu fabuły. I wydawało mi się, że to już koniec gry i byłem trochę zmartwiony. A teraz mam wrażenie, że to wcale nie koniec, że to jest dopiero jakiś tam wstęp. No dobra. To przewrócimy. Wyłączyłem to urządzenie, nie wiem jaki to efekt daje, ale... W ogóle w South Parku mam wrażenie, że ciekawie się zaczyna robić. Pierwsze 4 godziny są późne, potem... Pierwsze 4 godziny są fajne. Potem przez następne 10 jest tak sobie. I teraz jest znowu fajne. Horizon też był spoko, no. Tak, tak, Horizon był bardzo spoko. Jakby się tam dostać, tutaj można by coś jeszcze, ale... To nie zadziała, nie? Czy to ma sens w ogóle? Wziąłem to. Okej. Oh, fuck me. Kuźwa, myślałem, że to jest przejście, a to jest po prostu ten. A to jest miejsce na nowe, na źródło energii. Kuźwa. Zepsułem prawie, prawie. Dobra, nie zepsułem tak bardzo. Teraz możemy to zrobić porządnie. Okej. Okej, let's do this. Here it goes. See ya. A dzięki temu przynajmniej wlazłem na górę. Dobra robota. No, Detroit Become Human. No, jest kilka fajnych rzeczy, na pewno. Które się nadadzą na serię na YouTube. Przepis na przetwornik zagłady. Dobra, kichać.
It's a little fourthy. Come here, dork. Hey, Jasper, get over here, dude. There's a picture of some boobs, man. Boobs? I want to see some boobs. Where? Niezły horror. W tym laboratorium. No, Beat Cop też była fajna seria, to prawda. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Magazyn balony. Pora na kolejny dzień z South Parkiem. U mnie jest 29 listopada. Być może na YouTubie jest to początek nowego odcinka, być może niekoniecznie. Nie wiem, tak czy inaczej witam serdecznie. Bardzo dobrze mi zrobiła przerwa z South Parkiem. Muszę powiedzieć, że ta część, w której jesteśmy teraz, bardzo interesująca jest. Bardzo mi się podoba co się dzieje tutaj. Nie mogę się już doczekać walki ze zmutowanymi sześcioklasistami. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Bardzo, bardzo mi miło. Aha, cycki ogląda. Boże, ile dup. Znaczy ma dupy w różnych miejscach. Ej, no przecież... O nie. Pokonaj wielodupnych szóstoklasistów. Czy możemy grać z tym? Możemy grać. Holy shit, those weren't on the tour. Jesus. Come here, twerp. Ow. You like that, Forthy? Got a lot more waiting for you in middle school. Look out, fast pass. Well, I really appreciate that, humankind. No dobra, fast pass. Coś trzeba będzie, kurde, przedsięwziąć jakieś środki tutaj. Now you see? Victorious! Tak podejrzewałem, że to będzie wybuchająca. O Boże. Dobra, spokojnie. Poradzimy sobie z tym. Okej. Dobrze, dobra, dobra eksplozja. Tylko szkoda, że nie zrobiły krzywdy. Ci się nie ruszają za bardzo. Dobra, panie latawiec. Co tutaj możesz zrobić? Niestety wszystko jest poza zasięgiem. Dobra, niech będzie tarcza dla... Jakbym im włączył cycki, to bym nie musiał walczyć. No faktycznie, to ma sens. Ale... Ale uznałem, że będzie ciekawie. To się ciekawie porobiło teraz. A już oberwał. Super moc gotowa. No dobra. Jakie mamy supermoce? Supermoce mamy... No, mogę tylko w tę stronę albo w tę. No to pojedziemy w tę. A jaki Mysterion ma moce? Chyba ma jeden pojedynczy cel, nie?
Jakoś nie wpadłem na to, że wyłączenie cycków może mieć taki oszałamiający skutek. A, proszę, proszę. I'm not your worst nightmare. I aspire to be. Co by tutaj zrobić? Well, you're in trouble now. Fuck him up, new kid. O tak. Porobimy ich. Robimy ich na szaro. Shitfuck! Shitfuck. Damn it! Dobra. Let's pound these pussies. Whoa, whoa, whoa. We do it in the sixth grade, you little shit. A bow has fallen. Congrats. Dobra, jeden padł. Nie ma. Trzeba cofnąć czas. Nie tym razem, paskudniku. Oni tylko po jednym polu chyba mogą przejść. Z tego co tu widzę. Dobra, zastanówmy się, co tu zrobić. Enjoy. Just relax and let me blow you back to health. Ładny heal. Make way for Mysterion. I teraz tak, spróbujmy może w ten sposób. Here we go. You're stupider than school and parents combined. O, tak to się odbywa. O nie! Kurde, strasznie potężne obrażenia zadają. O nie. Robimy to w ten sposób. Cofnijmy się jeszcze kawałek. O tak. Mysterion jest duchem teraz, tak? Przesuniemy ich w prawo, a może w lewo lepiej. Prawie niedobra rzecz. Tak pomyślałem, że lepiej się będzie ukryć jednak. Holender. Aha, to jest ożywienie on tutaj robi, tak? To lecimy, kurde. Czy nie? A, zróbmy, bo nigdy nie widziałem jego ożywienia. Ej, a fast pass? Come on! Miał ożywić. Niech to szlak trafi. This is my time. No mercy. It's only gonna get worse. Dobrze. O nie. Yeah,
fuck that fourthy up! Mysterion jest super, kurde, nie doceniałem go. On ożywia siebie i liczy pobliskich. Rozumiem, rozumiem. Dupotwornik, twardość goryla. No dobrze, zobaczymy. Co my tutaj mamy? Pierwszy ten dupotwornik, ale to jest słabsze niż wszystko, co mam. Ta twardość goryla to pewnie coś... No właśnie, mięśnie przede wszystkim. Mięśnie i życie. Zdecydowanie nić DNA od tego. Od tej paskudy jest najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła. Okej. Okay. Czy coś jeszcze ciekawego? Rozumiem, rozumiem. Tu można było pewnie przejść tędy. Widzę jakby. Coś ciekawego tu? Analizator plazmowy. Jasna sprawa. No dobra, ale już mamy tą walkę za sobą, więc nie ma co panikować, nie? God damn it! I can't put a child in a dark room for 2 minutes without you bastards showing up. South Park, the fractured but home.